po raz drugi Centrum Terapii i Diagnozy Inicjatywa ma przyjemność zaprezentować Państwu autorską pomoc edukacyjno-terapeutyczną jednej ze strategii AAC – czytanie uczestniczące. Jest to nasza forma celebracji października jako Międzynarodowego Miesiąca Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej. Czytanie uczestniczące jest jedną z form tej strategii. Państwa entuzjastyczne przyjęcie pierwszej części przygód Jerza skłoniło nas do stworzenia kolejnej pod tytułem Jerzy Ignacy idzie do przedszkola. Oddajemy w Państwa ręce książkę, której wyjątkowość opiera się na możliwości budowania wspólnego pola uwagi i jest przedpolem do kształtowania umiejętności, jaką jest dialog. Polega ona na aktywnym czytaniu książki przez dorosłego i uzupełnianiu tekstu brakującymi słowami w sposób dostępny dziecku, czyli w tym przypadku symboli PCS. Czytany tekst przerywa pauza, która pozwala dziecku włączyć się i dokończyć frazę poprzez przyczepienie odpowiedniego symbolu i ewentualną werbalizację. Dziś Jerzy Ignacy do przedszkola się wybiera. Jeszcze tylko kredki i flawastry pozbiera. Ma już kapcie, plecaczek też. Już prawie gotowy jest nasz... Jerz. Mama jeżowa synka na pożegnanie mocno przytuliła. Na marznące uszy nauszniki założyła. O głodny brzuszek przedszkolaka zadbała i koszyczek z jabłuszkiem Jerzykowi... dała. Ignacy sam idzie dzielnie przez las, aż tu nagle jesiennego deszczu przyszedł czas. Aby nie zamoczyć igiełek, przedszkolaka taka wola użyć przeciwdeszczowego... parasola. Do swoich leśnych przyjaciół Jerzy szybko tupie, aż błotko pod nogami raźnie mu chlupie. Na kałuże nie nadają się bambosze. Aby nóżek nie zamoczyć, przedszkolak założył... kalosze. Mamy również nadzieję, iż edukacyjny walor przygód i zmagań Jerza pozwoli oswoić nowe i niejednokrotnie trudne sytuacje związane z rozpoczęciem roku przedszkolnego.